Zakłócanie działania Ducha Świętego, rozdział 8. Bóg, Duch Święty, działa na ziemi poprzez ludzi. Z jednej strony wywiera wpływ na niewierzących, aby doprowadzić ich do pokuty, z drugiej zaś działa na wierzących, aby ich wypełniać i prowadzić. Niemniej jednak Duch Święty nie zmusza nikogo, by poddał się Jego działaniu. Bóg wyposażył człowieka w wolę. Każdy człowiek podejmuje osobistą decyzję, za którą zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ jego wola nie jest suwerenna. Nad nim stoi Bóg, któremu winien jest posłuszeństwo. By pójść za Panem Jezusem, lub by opowiedzieć się przeciwko Niemu. Człowiek może również świadomie opierać się działaniu Ducha Bożego. Dotyczy to zarówno niewierzących, jak i wierzących. Opieranie się działaniu Ducha Świętego przez niewierzących. A. Sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. Niewierzący człowiek może opierać się działaniu Ducha Bożego, gdy nie daje się przekonać o swoim grzesznym stanie i odrzuca ofertę łaski ze strony świętego, sprawiedliwego i pełnego miłości Boga. W przypuszczalnie najstarszej księdze Pisma Świętego, księdze Hioba, znajdujemy godną uwagi wypowiedź Elihu. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Rozdział 33, wersety 29-30. Znając pouczenia Nowego Testamentu, wiemy, że w oświecaniu duszy każdego człowieka można rozpoznać obraz działalności Ducha Świętego. Widzimy to na przykład w Łukasza 15, rozdział 8, werset. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. Bóg objawia się każdemu człowiekowi i czyni to przez swojego ducha. Człowiek, który odczuwa, że Bóg przemawia do niego, a świadomie ignoruje głos Boży, sprzeciwia się Duchowi Świętemu. Ten zarzut postawił Szczepan współczesnym mu teologom, kończąc tym samym swoją pełną mocy mowę, o której czytamy w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zwrócił się do nich w następujący sposób. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 51 werset. Dzieła Boże w Starym Testamencie były potężne, a jeszcze większa moc Boża przejawiała się w czynach Pana Jezusa, gdy żył na ziemi. Duch Święty działał z mocą, jednak religijni przywódcy ludu izraelskiego sprzeciwiali się jego działaniu. Świadomie odwracali się od Bożej mocy. Do dzisiaj podobnie postępuje każdy niewierzący człowiek. Nikt nie może być neutralny wobec działania Ducha Świętego. Można pójść za Jego głosem i z wiarą przyjąć poselstwo Boże, albo opierać się Jego działaniu i odrzucić tym samym Boga. W tej kwestii nie ma tak zwanego złotego środka. Jedynie niewierzący może sprzeciwiać się w ten sposób Duchowi Świętemu. Ale tego rodzaju postępowanie jest tragiczne w skutkach. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu.
Inną formę odrzucenia ducha przez niewierzących przedstawił Pan Jezus. Do faryzeuszy powiedział: dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Mateusza 12, 31-32. Na pierwszy rzut oka wypowiedź ta może wydawać się niezwykle surowa. Trudno jest pogodzić ją z innymi fragmentami Słowa Bożego, które tak pięknie przedstawiają łaskę Bożą. Jak zwykle w przypadku licznych pytań, które rodzą się u czytelnika podczas lektury Biblii, niezwykle ważne jest, aby rozważać wypowiedzi Pana w szerszym kontekście. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii Mateusza, 12 rozdział 22-37 wersetu, powinniśmy zrozumieć, na czym polega bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu i dlaczego grzech ten nie może być przebaczony. W 12 rozdziale tejże Ewangelii przedstawiono Pana Jezusa, który uzdrowił ślepego i niemego człowieka opętanego przez demona. Cud ten wywołał słuszne pytanie, czy Jezus nie jest synem Dawida, czyli obiecanym Mesjaszem? Gdyby tak było, oznaczałoby to oczywiście, że ma prawo do tronu królewskiego. Myśl ta była nie w smak faryzeuszom, którzy postanowili w sprytny sposób wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji. W swojej nienawiści do Pana Jezusa posunęli się tak daleko, że stwierdzili, iż Jezus wypędza demony mocą księcia demonów, to jest samego szatana. Oczywiście, że tak nie było. Nikt z nas nie wątpi, że Pan Jezus wypędzał demony w mocy Bożej, co sam zresztą wyraźnie potwierdził, werset 28 tego rozdziału. Postępek faryzeuszy był zatem bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. To, co Pan Jezus czynił przez Ducha Świętego, oni przypisywali bezpośredniej działalności szatana. Grzech ten był tak ciężki, że nie mógł zostać im przebaczony. Czy możliwe jest, aby jeszcze dzisiaj bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu i tym samym popełnić grzech, który nie może być odpuszczony? Wielu ludzi, włącznie z dziećmi Bożymi, jest zaniepokojonych z tego powodu. Jestem przekonany, że możliwość popełnienia tego typu grzechu ogranicza się do czasu, w którym Pan Jezus żył na ziemi. Jedynie w tamtym czasie było możliwe przypisanie mocy szatana działaniu Pana Jezusa. Znany wykładowca Pisma napisał na ten temat: jesteśmy przekonani, że grzech ten mógł zostać popełniony tylko w czasie, gdy Pan Jezus Chrystus żył na tej ziemi i rzeczywiście został popełniony przez bluźnierstwo faryzeuszy. Jest to grzech, który nie może zostać przebaczony w tym wieku ani w przyszłym. Arno Clemens Gabelein. Bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu nie powinniśmy mylić z grzechem śmiertelnym, o którym pisał apostoł Jan, 1 Jana 5, 16-17. Tam mowa jest o grzechu popełnionym przez brata, a zatem przez wierzącego. Może zdarzyć się, że Bóg ukaże śmiercią ciężki grzech popełniony przez jedno ze swoich dzieci. Kara dotyczy śmierci fizycznej. W żadnym razie nie polega jednak na odebraniu życia wiecznego. Sprawiedliwy Bóg może pozbawić wierzącego doczesnego życia i za takim wierzącym nie powinniśmy nawet modlić się. Ale nie ma to nic wspólnego z kwestią wiecznego zbawienia. Możemy to porównać z 1 Koryntian 11, 29-32.
Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Jedynie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu ma nieodwracalne, wieczne konsekwencje. To jest wyrok wiecznego potępienia. Opieranie się działaniu Ducha Świętego przez wierzących. Zasmucanie Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisał do wierzących w Efezie: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Efezjan 4, rozdział 30, werset. Możliwe jest zatem, że jako wierzący przez nasze postępowanie zasmucimy Ducha Świętego. Z cytowanego wersetu, w którym wspomniane jest zapieczętowanie Duchem Świętym, wynika, że mowa tu o tych, którzy są już zapieczętowani Duchem Świętym, a więc bez wątpienia o wierzących. To, że dziecko Boże zasmuca Ducha Świętego, nie zmienia jeszcze faktu, że jest ono zapieczętowane tym właśnie Duchem, a więc należy do Boga. Gdy mówimy o zapieczętowaniu, myślimy o naszym stanowisku podarowanym przez doskonałe dzieło Pana Jezusa. Stanowiska tego nikt i nic nie może nam odebrać. Gdy myślimy natomiast o zasmucaniu Ducha Świętego, to ma to związek z naszym praktycznym postępowaniem. Podobnie jak w wielu innych fragmentach Słowa Bożego, również tutaj przedstawione zostało nie tylko błogosławieństwo, lecz także wynikająca z niego odpowiedzialność. Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. To ogromny przywilej. Jednocześnie jesteśmy wzywani, by nie zasmucać Ducha. To nasza codzienna odpowiedzialność. Chociaż przez złe postępowanie nie stracimy Ducha, który, jak zapewnia sam Pan Jezus, pozostaje przy nas na wieki. Ewangelia Jana 14, rozdział 16, werset. To jednak możemy Go zasmucić. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 werset. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. W jaki sposób możemy zasmucić Ducha Świętego? Z pewnością przez jawne grzechy, które niestety w naszym życiu mają miejsce. Każdy grzech w życiu dziecka Bożego oznacza nie tylko przerwanie społeczności z Ojcem, ale również zasmucenie Ducha Świętego. Słowo Boże nieprzypadkowo nazywa Go Świętym Duchem Bożym, który może zostać zasmucony przez wszystko, co jest sprzeczne ze światłością Bożą. Jednak nie tylko oczywiste grzechy w życiu wierzących są powodem zasmucenia Bożego Ducha. Prawdę tę chciałbym zilustrować za pomocą przykładu z życia codziennego. Wyobraź sobie, że zaprosił cię przyjaciel, pełen radości, wyjmuje album, aby pokazać ci zdjęcia bliskich znajomych, którzy pracują na polu misyjnym w Afryce. Zafascynowany opowiada o ich przeżyciach, opisuje przedmioty i ludzi na zdjęciach, podczas gdy ty, nie reagując na jego słowa, patrzysz znudzony za okno. Gdy twój przyjaciel to zauważa, po jakiejś chwili zawiedziony zamyka album, myśląc: jego to w ogóle nie obchodzi. Nie ma sensu mu o tym opowiadać. Sytuacja ta pomaga nam zrozumieć, jak możemy zasmucić Ducha Świętego przez nasze niekoniecznie grzeszne w naszej ocenie postępowanie. Duch Święty
jest na ziemi po to, aby kierować nasze serca na piękność i znakomitość Pana Jezusa. Nieustannie składa świadectwo o tym, który jest radością Ojca. Jeśli nie okazujemy zainteresowania Jego zabiegami i pochłonięci jesteśmy innymi rzeczami, zasmucony duch zaprzestanie starań. Niemożliwe jest, aby chrześcijanin, którego zainteresowanie skupia się na rzeczach tego świata, został wypełniony przez ducha wspaniałością Pana. Jeżeli przez naszą obojętność zasmucimy mieszkającego w nas Ducha Świętego, to również pozostałe Jego starania zostaną przez nas odrzucone. Jego prowadzenie oraz pouczanie nas w prawdzie Słowa Bożego. Nawet jeżeli Duch dalej będzie w nas mieszkał, to nie będzie już miał swobody do wykonywania w nas swego dzieła. Gaszenie Ducha Bożego. Czytamy o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 werset. Ducha nie gaście. Napomnienie to apostoł Paweł skierował do wierzących. Słowo Boże posługuje się różnymi obrazami, za pomocą których próbuje przybliżyć nam działanie Ducha Świętego. Tutaj mamy do czynienia z symbolem ognia, którego mamy nie gasić. Użyty w greckim przekazie czasownik przetłumaczony jako gasić oznacza także przytłumić. We wszystkich fragmentach Nowego Testamentu słowo to odnosi się do ognia, zarówno w dosłownym sensie, jak też w znaczeniu przenośnym. Mateusza 12:20. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Hebrajczyków 11:34. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Marka 9:48. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Efezjan 6:16. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Powyższy werset ma uświadomić, że nam wierzącym grozi niebezpieczeństwo ograniczenia, przytłumienia lub całkowitego zgaszenia Ducha Bożego w nas. Wygaszenie Ducha może mieć miejsce w osobistym życiu, ale również dobrze może dotyczyć działalności Ducha Bożego podczas wspólnych zejść wierzących. W osobistym życiu człowieka wierzącego jest ono konsekwencją ciągłego zasmucania ducha. Wierzący, który notorycznie to czyni, znajduje się w stanie, który uniemożliwia duchowi działanie w jego życiu. Nie pozwala mu na to prowadzenie, korygowanie i kierowanie wzroku na niebiańskie błogosławieństwa. Zwłaszcza zaś na Pana i Jego chwałę.
prowadzi życie w taki sposób, jakby Duch Święty wcale w nim nie mieszkał. Jego życie zewnętrzne przypomina życie człowieka niewierzącego. Możemy jednak wnioskować, że gaszenie ducha przede wszystkim odnosi się do zgromadzeń wierzących. Po pierwsze, kolejny werset ostrzega nas przed lekceważeniem proroctw. Zgodnie z 12 i 14 rozdziałem pierwszego listu do Koryntian, prorokowanie jest owocem działania Ducha Bożego w czasie wspólnych zgromadzeń. Nieliczenie się z proroctwami jest zatem równoznaczne z lekceważeniem tego, który jest ich źródłem, czyli Ducha Świętego. Istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo, że słowo proroctwa lub po prostu proroctwo, słowo prorocze, prorokowanie będzie rozumiane całkowicie inaczej niż ma to miejsce we wspomnianych 12 i 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W coraz bardziej oderwanym od gruntu Słowa Bożego w dzisiejszym chrześcijaństwie zawstydzająco nietrzeźwym i pełnym pogoni za doświadczaniem zjawisk nadprzyrodzonych oraz namacalnych przejawów duchowego działania, proroctwom, w aktualnym znaczeniu tego słowa nadaje się bezpośredni charakter wróżbiarski, rozumiejąc pod tym pojęciem wyświetlanie i oznajmianie rzeczy ukrytych i szczegółów przyszłości. Często z precyzją daleką od sposobu wypowiadania się samego Słowa Bożego. Musimy w tym miejscu dobrze zdać sobie sprawę, że chrześcijaństwo na przestrzeni wieków nie uchroniło się niestety przed wpływami zwykłego ludzkiego oszustwa. Efezjan, 4 rozdział, 14 werset. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Kolosan 2:8. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Oraz 2 Piotra 2, od 1 do 3. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. A także obcych mu duchowych mocy i prądów, w tym opartych na społeczności z demonami spirytyzmu i wróżbiarskiego, wieszczego jasnowidzenia. Przykłady zdemaskowanych początkowo prób takich wpływów znajdujemy w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział 9 do 23 wersetu, Szymon Czarnoksiężnik, lub 16 rozdział od 16 do 17 wersetu, dziewczyna przemawiająca w mocy ducha wieszczego. Dzieje Apostolskie 8:9 do 23.
A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc: ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. I liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere przed Bogiem. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Oraz 16 rozdział 16-17. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Czym więc jest prorokowanie dzisiaj i czy w ogóle jeszcze istnieje? Z całą pewnością tak. Jest ono przekazywaniem słowa zasłyszanego od Boga do ludzi, za pośrednictwem wybranych przez Niego i głęboko oddanych Mu sług, którzy przemawiają pod ścisłą kontrolą i w mocy Ducha Świętego. Takie prorokowanie charakteryzuje się zawsze tym, że używani w ten sposób słudzy Boży trzymają się ściśle objawionego i spisanego Słowa Bożego z jednej strony, nic do Niego nie dodając, ani z Niego nie ujmując, z drugiej zaś strony odnoszą to Słowo z charakterystycznym mu autorytetem, głębią i szczegółami ściśle do potrzeb słuchaczy, odbiorców proroctwa, w taki sposób, aby dać im Boże wskazania, napomnienia, przestrogi i pocieszenie. Wszystko ku intensywnemu zbudowaniu w wierze, wzmocnieniu ich posłuszeństwa i oddania dla Pana. Kierowanie tymi praktycznymi odniesieniami Słowa Bożego do życia i bieżącej sytuacji wierzących jest w ręku samego Boga. I co do zasady spoczywa poza zasięgiem wzroku, wglądu, postrzegania
prorokującego. To dlatego tak rozumiane prorokowanie, choć jako działanie Boże w danym momencie, częstokroć niekoniecznie uświadomione wyraźnie przez samego proroka, posiada szczególną skuteczność dla pogłębiania życia wiary jego odbiorców i jest wyróżnione przez apostoła wśród innych darów duchowych. Widzimy to w 1 Koryntian 14 rozdział, 1 werset. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Gdy zatem gasimy ducha i nie pozwalamy, aby działał swobodnie i używał podczas spotkań zboru wybranych braci ku zbudowaniu, znajdujemy się o krok od tego, aby nim całkowicie wzgardzić. Po drugie, ogień właściwie zawsze gaszony zostaje przez czynniki zewnętrzne. Dlatego wydaje się, że Paweł chce przekazać, abyśmy nie gasili działania ducha w innych, gdzie niebezpieczeństwo to jest tak realne, jak nie właśnie w trakcie wspólnych spotkań, podczas których powinno być miejsce na sprawowanie darów ducha. Duch pragnie przejąć prowadzenie spotkań Kościoła. W swojej służbie używa tego, kogo chce. Gaszenie ducha oznacza tutaj zastąpienie jego prowadzenia przez prowadzenie człowieka i ludzki porządek nabożeństw. W praktyce jesteśmy skłonni do popadania w dwie skrajności. Albo zbytnio podkreślamy to, co mistyczne i stajemy się nietrzeźwi, co nie jest zgodne z prowadzeniem ducha, albo ulegamy racjonalnemu formalizmowi, co również nie pochodzi od ducha. Wszelkie ludzkie prowadzenie, czy oficjalne, czy też nieoficjalne, sprzeciwia się prowadzeniu Ducha Świętego i niesie ze sobą poważne ryzyko zgaszenia ducha. Dlatego powinniśmy poddać swoje postępowanie krytycznej ocenie i zastanowić się, czy przypadkiem nie grozi nam jedno albo drugie niebezpieczeństwo. Boże myśli pozostają wciąż te same. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. 1 Koryntian 12:11. Gaszenie ducha to niezwykle poważna sprawa, której nie powinniśmy w żadnym razie bagatelizować. Natomiast oddanie duchowi należnego miejsca to do działania niesie ze sobą wielkie błogosławieństwo. Celem naszego życia powinno być postępowanie zgodne z duchem na co dzień oraz oddawanie mu miejsca do działania podczas naszych wspólnych spotkań jako wierzących miejscowego zgromadzenia. Powinniśmy za wszelką cenę zabiegać o to, by go nie zasmucać i nie gasić. Postępowanie według ducha to czynienie użytku z jego mocy. Takie życie uwielbia Pana, uszczęśliwia nas i przynosi radość w Duchu Świętym. Rzymian 14 rozdział, 17 werset. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym.